Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie drogich państwa, drogich słuchaczy na naszym kolejnym spotkaniu ze słowem Bożym w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowym spotkaniem, bo to aż trudno uwierzyć, już dwusetne nagranie. Naszego studium Słowa Bożego. Ile to już czasu minęło, aż strach pomyśleć. Ale niestety, proszę Państwa, czas biegnie. Chociaż myślę, że ten czas jest dla nas przymierzeńcem, bo im więcej go upływa, tym bliżej jesteśmy spotkania z naszym Panem. To jest moja dewiza, którą wierzę, że wielu z Was również potwierdza. Dlatego cieszę się bardzo, że jesteście po raz kolejny z nami i wierzę, że przeżyjemy razem. Wspaniałe chwile, tym bardziej, że dzisiejsze rozważanie poświęcone jest poznaniu mądrości i to mądrości Boże. Razem ze mną, dzisiaj w studiu, jest cała rzesza, mogę powiedzieć, naszych y, słuchaczy, naszych uczestników, tych, którzy co tydzień z Państwem yy, uczą się tego Słowa Bożego. Dzisiaj wszyscy wystąpiliśmy razem, może nie wszyscy, ale w sporej większości. Z technicznych przyczyn nie wszystkich dało się zebrać, ale wszyscy ci, którzy tutaj są, to są tu dlatego, żeby wyrazić swoją wdzięczność i swoją radość z tego, że mogą być z Państwem już od... Ponad czterech lat w tym samym studium chociażby. Ponad, bo już 200 razy witam, widzimy się z Państwem i możemy brać udział w tych, w tych spotkaniach. Dlatego wierzę, że to spotkanie będzie dla nas szczególnym błogosławieństwem. I tak jak zwykle, aby to błogosławieństwo było dla nas pewne i oczywiste, chcemy rozpocząć je modlitwą. I do tej modlitwy zaproszę Esterkę. Ojcze Niebieski. Dziękujemy Tobie z całego serca za to, że mogliśmy się spotkać, aby studiować Pismo Święte. Kwartał ten dotyczy studium Księgi Przysłów Salomona. Dzisiejsza lekcja jest o Bożej Mądrości. Dlatego prosimy, Panie, abyś udzielił nam tej mądrości. Prosimy o pokorę, ponieważ jest ona kluczem do mądrości. Bo kto jest, kto myśli, że jest mądry, nigdy nie pomyśli, że trzeba o taką rzecz prosić, że trzeba się o nią modlić, że trzeba być pokornym i słuchać drugich, ale przede wszystkim ciebie, Panie. Błogosław nas i daj nam, Panie, twoje właśnie mądrości. Abyśmy właściwie przedstawili Twoją mądrość w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Proszę Państwa, nagrywamy to studium już dwusetny raz, ale wieście nam, to wcale nie znaczy, że nie mamy tremy, jak tu stajemy przed Wami i przed kamerami. To znaczy, że potrzebujemy pomocy Bożej i wiele otuchy. Żeby sobie dodać trochę tej otuchy, chcemy dzisiaj zrobić coś, nietypowego czego nigdy nie robimy dotychczas przynajmniej chcemy zaśpiewać pieśń na chwałę naszemu Bogu chcemy zaśpiewać pieśń on szczęście mym i mą pieśnią a Waldemarze ciebie poproszę o akompaniament do tego Tak więc, drodzy słuchacze, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami i że z nami jest również nasz Bóg. Dziękujemy Walcku za akompaniament. Wierzę, że dodało nam to wszystkim otuchy. Dzisiaj mamy mówić o mądrości. Szczególnie chcemy mówić o mądrości Bożej. Co takiego jest w tej mądrości, że ona. Warta jest zainteresowania, warta jest nabycia, warta jest szukania. Proszę. Wydaje mi się, że już nawet w tej pieśniśmy o tym zaśpiewali, że jak chodziłem bez Pana, bez Jego mądrości, to byłem w ciemności. A przyszła ta mądrość od Boga, no i zupełnie inaczej na życie popatrzałem przede wszystkim popatrzałem na to, że to Bóg mnie stworzył i że to Bóg mnie zbawił i że on z powrotem przywróci to, co było na początku. To jest boża mądrość. Tak szczerze mówiąc, ona jest tak głęboka i tak wielka ta mądrość boża oczywiście, że nawet trudno ją określić. Ona możemy tylko powiedzieć, co ona dała, co ona wlała w nasze życie, w moje życie i może wlać w życie każdego człowieka. Tak, dziękuję bardzo. Waldek, ktoś chce się dołączyć? Jest wiele głosów ze świata płynące, które mówią, czy chcą nam mówić, że mądrość jest względna i to byłoby czymś bardzo nieszczęśliwym, Gdybyśmy zaczęli tak uznawać, bo wtedy jaką mądrość mielibyśmy wyznawać? Dzięki Bogu mądrość Boża nie jest względna, jest doskonała i jest jedyna. Dziękuję <słuch> bardzo, Wam bardzo. Chciałbym, żebyśmy może podparli się tekstem biblijnym i chciałbym poprosić o przeczytanie tekstu z ósmego rozdziału od szóstego do dziewiątego tekstu. Proszę może Leszek, przeczytasz? Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. Tak moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, Którzy zdoby, zdobyli wiedzę. Tak, są to piękne słowa i pełne otuchy. Yy, mądrość, jak słyszeliśmy, nie chce mówić o rzeczach pustych, próżnych czy małoważnych. Ale o rzeczach szlachetnych, o rzeczach prawych. Chcę mówić o prawdziwych rzeczach, sprawiedliwych, nic przewrotnego ani nic krętego. To jest mądrość, mądrość boża. Tak, Stanisławie? Z tego, co powiedział Leszek, co przeczytał, i z tego całego ósmego rozdziału wynika, że mądrość jest prawdą, która istnieje u Boga. Więc jest to bardzo ważna rzecz, jeżeli my będziemy ją przyjmować dla nas, bo ona pochodzi z tego jedynego, prawdziwego źródła, jakim jest Bóg. Dziękuję. Ale aby bardzo. ją przyjąć i rozumieć. Trzeba, jest warunek, trzeba być rozumnym, bo powiedziane, wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. A więc jest warunek, trzeba zdobywać. Zdobywajcie mnie, poznajcie mnie, mądrość też woła. Mhm. Sama nie przychodzi. Chciałbym tu w tym momencie przywołać na naszą uwagę, na naszą pamięć, takie słowa Jezusa Chrystusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 16, rozdziale 26, tekst wiem, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją, cokolwiek byśmy nie zrobili w kierunku tym, żeby pozyskać jakieś zastrzeżenia, sławę, a mieli stracić to, co najważniejsze, to wszystko się okazuje niczym. I ten sposób wartościowania myślę, że jest bardzo istotny dla nas wszystkich, żebyśmy potrafili yy, dokonać tego wyboru. Żebyśmy umieli docenić to, co jest prawdziwie ważne i mądre. No przede wszystkim trzeba byłoby chyba usłyszeć tę mądrość, bo gorzej jeżeli słyszymy różne mądrości, a Bożej mądrości nie słyszymy. No tak, czyli żebyśmy usłyszeli tę mądrość, to co musimy mieć? Możliwość głoszenia jej. Nie, żeby słyszeć trzeba mieć uszy. A, tak, prawda? Że... <noise> trzeba mieć uszy. I trzeba mieć uszy otwarte i gotowe do słuchania. Proszę? Tak jak w starożytności było, czyli ileś tam lat jeszcze temu, że zboże się przesiewało. I to, co było puste, no to przepadało. To, co było plewą plewem, to zostało unoszone a prawdziwe ziarno zostawało na tym, no, przetaku, jak to mówiło się w gwarze. Tak samo Słowo Boże jest takim, takim sitem, przez które całą tą mądrość w świecie, tą względną, jak powiedział Waldemar, możemy przesiać i otrzymać prawdziwą wiedzę, prawdziwą mądrość pochodzącą od Boga. Tak, mądrość, jak czytaliśmy już na początku tego ósmego rozdziału, słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa, mądrość woła. Na samym początku, w pierwszym rozważaniu tego kwartału, też mówiliśmy o wołającej mądrości, która w bramach, na rozstajach, na targowiskach, na ulicach stoi i woła, stoi i nawołuje, stoi i krzyczy. Słuchajcie mnie, przyjmijcie mnie. Yy, to jest... To jest wspaniałe, nie do pojęcia, bo nam się wydaje, że my tę mądrość musimy gdzieś ciężko zdobywać, że ona się przed nami ukrywa, że ona przed nami ucieka. A tu nic podobnego. Ona nas szuka, ona nas nawołuje. Tylko, żebyśmy ją usłyszeli. I dlatego potrzebujemy uszy mieć. Proszę, jest... ja, ja Myślę, że nie, nie tylko uszy, ale przede wszystkim też potrzebujemy mieć wielką pokorę. I Pan Bóg się daje poznać takim, że jeśli się go o coś prosi. To nie zostawia słów pustych, i tego możemy doświadczyć. Tak. Ja widzę pewne niebezpieczeństwo, bo mądrość woła, ale też w tym świecie, kiedy ludzie mówią o względnej mądrości, i każdy ma swoją mądrość, prawdę, głupota też woła. I całe pismo święte uczy nas rozróżniania dobra od zła. Tak, Mario dziękuję. Troszeczkę wybiegłaś przede mną w naszym rozważaniu. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy do tego tematu. Łukasz chciał, się, chciał coś powiedzieć. Mądrość jest, jak mówi Pismo Święte, jest czymś, co nas szuka. To znaczy, my nie powinniśmy być bierni w tym, jaka ta mądrość jest wokół nas, bo jest dużo tak zwanej przyziemnej mądrości. Ale mądrość jest po to, żeby ją odnaleźć. I bardzo jest ciekawe to, że, że Pismo Święte mów, mów, mówi o tym, że ta mądrość, która płynie od Boga, chociaż ona jest nieco inna od tej, której uczy nas świat, jest mądrością uniwersalną. Co oznacza, że tak naprawdę jej wa wartość jest ponadczasowa i ona właściwie sięga znacznie dalej niż, niż ten świat, niż jego historia, niż, niż nawet to, co nam się mieści w wyobraźni. Mm -hmm. Więc Pan Bóg mówi: ta mądrość prowadzi do życia ona pro prowadzi do przetrwania. Tak. Dobrze, Janeczka prosi o głos. Proszę mikrofon dla niej. Ludzie czasami w sobie mają swoją mądrość. Mówią, że są mądrzy. Ale i wiedzę posiadają, i naukę. I na, u, 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 szkoły kończyły, i, u, uczyli się dużo i mówią, że są mądrzy. Ale... Taka droga człowiekowi daje, zdaje się prosta, ale wiedzie na, za, na zatracenie. I mądrość nauki, mądrość na, tego świata jest głupstwem u Boga. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli, si mogę. Tak? Jeżeli mogę, zobaczcie. Wydaje mi się, że nam się trochę to rozważanie przesuwa nie w tę, nie w, nie w tę stronę, w którą powinniśmy chyba, bo mówiliśmy mówimy o bożej mądrości a my zaczynamy mówić tak. o ludzkiej mądrości o pozorach mądrości dzisiaj koncentrujemy się jakby na Bogu a więc kiedy Bóg mówi o tym jaki jest co ma nam do przekazania to bardziej naszą rolą jest po prostu przyjąć to co Bóg daje bo Bóg nie jest ani daleko ani tej prawdy nie ukrywa, ani jej w jakiś sposób nie szyfruje. On po prostu szuka z nami kontaktu. Bóg mówi, przyjmij. Co to znaczy, przyjmij? Czytamy, przyjmij przestrogę, przyjmij naukę. Po prostu ucz się. Ucz się z tych rzeczy, które Bóg objawił. A Bóg objawił bardzo wiele. I wydaje mi się, że w tym kierunku ta mądrość, w tym kierunku idąc, ta mądrość naprawdę jest i blisko, i jest dostępna, i można z niej korzystać. Tak, i ja chciałbym teraz nawiązać do tego, że aby tę mądrość poznać, to trzeba zacząć chyba od początku. A początkiem, co dla nas może być? Stworzenie. Począ... Stworzenie. Stworzenie, prawda? Stworzenie. I mamy tutaj piękne sprawozdanie. I czy ta mądrość miała coś wspólnego ze stworzeniem nas, świata, całego wszechświata? Przeczytajmy może te teksty. Z ósmego rozdziału od 22. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł z dawna, przed wiekami byłam ustanowiona, od początków przed powstaniem świata. A więc widzimy, mądrość się odzywa już od samego początku. Mądrość towarzyszy Bogu przy stwarzaniu nas, wszechświata. Mądrość jest tą, albo tym, trudno określić rodzaj, co niezaprzecalnie było podstawowym jakimś, podstawową butem. cechą Boga, kiedy on dokonywał tych wspaniałych rzeczy. Możemy I nawet ta, powiedzieć, że ta mądrość jest tak wieczna, jak Bóg jest wieczny ona jest tak doskonała jak doskonały jest Bóg, czyli ona istnieje od wieczności. Dlaczego? Bo Bóg od wieczności istnieje i posiada tą szczególną mądrość. Chociaż, Proszę Julianie. Chociaż jeżeli mogę, to zobaczcie tutaj jest powiedziane: Pan stworzył mnie jako pierwociny z twojego stworzenia. Tak. I gdybyśmy się uchwycili tylko tych słów. Skoro stworzył, to co możemy założyć, że kiedyś tej mądrości nie było? Był Bóg, był wszechświata, nie było mądrości. Otóż no jest to myśl, która nas prowadzi naprawdę w dziwne <noise> rewiry i, i nie, niewłaściwe. Tak. Natomiast, kiedy tak zastanawialiśmy się w tym tygodniu nad tym, jak to jest, że ona, co, Bóg ją stworzył, w Biblii Gdańskiej, w nieco starszym przekładzie Pisma Świętego, jest powiedziane: Bóg miał mnie od samego początku. Mm -hmm. A więc nie w kwestii stworzył, tak jak kiedyś było napisane, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, w tym i mądrość, załóżmy, kiedyś tam. Tylko Bóg ją zawsze miał. Ona jest od zarania, od początku. Bo jest to ewidentna cecha Pana Boga. Mądrości nie mogło kiedyś nie być. Tak, dziękuję. Julianie, Ty się zgłaszałeś. Ja tylko mógłbym dopowiedzieć, że w wierszu 24 jest powiedziane zostałam zrodzona. Więc raz stworzona, raz zrodzona, po prostu jest to poezja, i dlatego nie można przyjmować tak. tego zbyt dosłownie. Ale, Ale chciałbym tak. dokończyć tę myśl o stworzeniu jeszcze. Jeśli Bóg tak mądrze stworzył ten świat, to czy nie powinniśmy przyjmować wszystkich wskazań, rad, które dał ten stwórca? Przyjrzyjmy się tam Pismo Święte wspomina mrówki. Nie ma nadzorcy, nie ma kto jej uczyć, a każda mrówka wie, co ma czynić. Na cokolwiek byśmy spojrzeli, to naprawdę to jest niesamowita mądrość. Ale chciałbym tu do czego innego skierować Waszą uwagę. Czy my, jako stworzenia, jako ci, którzy tą Bożą Mądrością jesteśmy stworzeni, prowadzeni, kierowani, mamy w takim razie czelność powiedzieć sobie, że to przecież Pan Bóg tego nie stworzył? Kochani, to przez przypadek powstało. No o czym wy mówicie, prawda? To jest mądrość nasza dzisiaj, prawdziwa nauka i wszystko, co, czym możemy się poszczycić my, wspaniali, bardzo mądrzy ludzie. Jak to porównać z Bożą mądrością? Proszę, Ewo. Ja tutaj może trochę w inną stronę pójdę. Najpierw Salomon przedstawia tę mądrość, dlaczego ona jest taka ważna. Mówi, żebyśmy korzystali z niej, mówi o tym, że jest cenniejsza niż złoto, niż srebro, że należy jej poszukiwać. A tutaj, kiedy czytamy właśnie o tym stworzeniu, o jakby początkach tej mądrości, jest to, daje dowód na to, dlaczego mamy tak poszukiwać tej mądrości, dlaczego mamy ją tak cenić. Bo mówi: ona jest ode mnie, od początku, ja wam jej udzielę, jeżeli tylko chcecie. I to jest, to jest dowód. Na to, dlaczego mamy jej tak szukać. Tak, dziękuję. To również jakby dowód na to, że nie rodzimy się albo mądrzy, albo głupi, lecz ją nabywamy. Zdobywamy wiedzę poprzez obserwację dzieł Bożych, a następnie Słowo Boże nas informuje, co w tym wszystkim, co nas otacza jest dobre, a co złe. Zgoda. Ja chciałbym jednak, żebyśmy wyciągali wnioski z tego. Skoro mówimy o mądrości Bożej, mądrość Boża była tym, co towarzyszyło nierozerwalnie Bogu przy stworzeniu świata. Czy my w takim razie, jako ludzie dzisiaj, powołujący na mądrość Bożą, możemy powiedzieć, że ten świat powstał w jakiś inny sposób? Na pewno nie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Biblii występują też inne fragmenty, które brzmią bardzo podobnie. Jak czytamy te słowa z, z Księgi Przysłów, to od razu nasuwają nam się. Słowa z pierwszych rozdziałów Biblii, czyli z Księgi Genezis. Z Księgi Rodzaju. Tak. I, I co Księga Rodzaju mówi? Co te fragmenty, które takie podobne, które mówią? O czym one, o czym mają zaświadczyć? O tym, że Bóg jest źródłem wszystkiego. I w tym wypadku, jeżeli mamy tutaj odnośnik taki, no brzmi to bardzo, bardzo podobnie. Chodzi właśnie, właśnie o to, że Bóg jest tego źródłem. Ja może powiem, że wybitni astrolodzy, świeccy ludzie mówią, że nie da się, dochodzą wszyscy do jednego miejsca, że im głębiej poznają przyrodę, świat, komórki, najmniejsze organizmy, to dochodzą do tego, że nie mogło to powstać samo z siebie, czy z wybuchu, czy z jeszcze innej, e, innego zdarzenia. Natomiast owszem, jest to strasznie przykre, że świat w, w różnych naukach, i w, bo musimy to rozgraniczyć pomiędzy mądrością, która pochodzi od Boga, a wiedzą, którą zdobywa się w szkołach, i to przy różnych szkołach, i niektóre szkoły uczą takich teorii, i posunęły się tak daleko, że trudno im się wycofać. I owszem, traktujemy już to teraz jako teorię, ale ona gdzieś pokutuje. I to jest strasznie przykre. Ale to oczywiście jest, tutaj jest powiedziane, że to jest nauka ludzka, więc to jest głupstwo. Tak, dziękuję. Proszę, Igorze. Gdybyśmy tak popatrzyli na tą mądrość, którą właśnie ludzie posiadają, prawda, bo, bo z tej mądrości ludzkiej właśnie pojawiają się różne teorie. Natomiast kiedy patrzymy, w jaki sposób Pan Bóg powiedział, jak, jak ona ta mądrość powinna być dla nas to w tym określeniu, jak my na samym początku się mówi na temat w ogóle yy, mądrości, to, to szczególnie w, przy w przypowieściach jest, jest określone tak, że, że wtedy, yy, wtedy mamy mądrość, kiedy boimy się Pana. I w ogóle mienia mądrości jest poznawaniem Pana, Pana Boga. I mi się wydaje właśnie, że osobom, które brak właśnie tej bojaźni Bożej, czyli w zasadzie mądrości, to wtedy właśnie tworzą różnego rodzaju teorie, i, I to jest to co, to, co dokładnie przeczy Pismo Świętemu, prawda? I w zasadzie przeczytasz tak samo Bogu i znowu przeczy stworzeniu. Dziękuję, Władysławie. Dlatego tak krótko powiem, psalmista Dawid oczywiście pod natchnieniem tej mądrości powiedział głupi rzek w sercu swoim nie masz Boga. Naprawdę to tak jest. Jeżeli lekceważymy Boga mhm. i tą jego wielką mądrość. Słucham? Myślę, że objawem tej ludzkiej mądrości były całe dzieje Izraela, kiedy jest powiedziane w psalmie, na przykład w 107, że ich mądrość obróciła się w niwecz. Szli kierowani swoją własną ludzką mądrością, a wołali do Pana, i kiedy byli przy Panu, zaraz przychodził ratunek, po prostu. Ci, Dobrze. Tu... Kochani, ja chciałbym wrócić do naszego tekstu. Chciałbym jeszcze zacytować teksty z 8 rozdziału, z 8 rozdziału 30 i 31. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, grając przed nim przez cały czas, grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się z nami ludzkimi. O czym tu jest mowa? O jakiejś niesamowitym uczuciu radości, o rozkoszy, która płynie z tego, że można być w rękach Boga. No więc to mamy już od chwili stworzenia, kiedy Bóg mówi na początku stworzenia każdego dnia, czy na koniec stworzenia, że to stwierdza było dobre, a na koniec, kiedy stworzył człowieka, powiedział, że nie tylko, że to było dobre, ale to było bardzo dobre, czyli podkreślił. I mamy opisy, które mówią o tym, że całe niebo się radowało, kiedy zobaczyło to cudowne dzieło. Więc tutaj radość Boga z tego jest radością też tej mądrości. Dobrze. W samym słowie, radość jest już za war, yy, dobre. To, co Bóg powiedział, jest zawarta radość. Kiedy mówimy dobre czy bardzo dobre, kiedy cieszymy się i wtedy wyrażamy to w ten sposób, a jakby dajemy aprobatę temu, co żeśmy zrobili, co żeśmy stworzyli, co zobaczyliśmy, prawda? Czyli widzimy, to już jest przypisane już nawet temu samemu słowu. Czyli wszystko, co Bóg stwarzał, stwarzał to w radości i, była to, i było to radością. Dziękuję. Łukasz, potymianeczka. Radość, wydaje mi się, ona jest odbiciem tego, czego doświadczył Bóg stwarzając świat. Jest napisane, że aniołowie zakrzyknęli z radości i z zachwytu, kiedy zobaczyli w Księdze Joba, kiedy zobaczyli stworzony świat, który był przepiękny prze i wspaniały. I jest to jakby odbicie te, tego, że radość cieszy się z tego, że towarzyszy bogu w tego typu dziełach. I jest w tym coś bardzo głębokiego, dlatego że apostoł Paweł też na, napisał, żebyśmy się, żebyśmy się radowali. A więc ta mądrość którą Bóg w jakiś sposób chce nam zaszczepić przez obcowanie z sobą, także przez Pismo Święte, to mądrość, która przynosi nam radość. Ile ludzi na świecie postrzega się jako ludzi mądrych, doświadczonych, ale nieszczęśliwych. Mądrość, która płynie od, od Boga, jest mądrością, która przynosi także ra, ra, radość i zadowolenie. Dziękuję bardzo. Ja? Tak. Sam uczony Darwin... Napisał książkę o ewolucji, że człowiek powstał z małpy, że wszystko powstało z ewolucji. Ale na końcu swojej książki napisał nie wierzę, że ta jedna komórka powstała sama w siebie. Tak, dziękuję. Zbyszku? Gdy spoglądam na ten trzydziesty werset, w którym jest mowa o tej rozkoszy, to jest obietnica. Dlatego, że cały ten rozdział pokazuje, że ta mądrość była przy tych wielkich dziełach, dziełach, które powstawały przepiękne rzeczy i ona była uczestniczką, ta mądrość, tak jakby jest spersonifikowana. I tą, tym samym, jakby to jest takie zachęcenie, weźcie mnie do swojego życia, bo ja Pan Bóg ją chce nam dać, ona chce do nas przyjść, a zobaczycie, jak piękne rzeczy będę mogła czynić. Cały niebo tu mówiliśmy, się radowało, ale podobnie będzie, gdy ją weźmiemy do siebie. Ten fragment, który tutaj, i grając i radując się, gdy będziemy mieli tę mądrość, podobne uczucia będziemy przeżywać, radując się na nadzie dzieła, które ta mądrość przez nas będzie mogła wykonywać. I to jest jakby takie porównanie. Tak spoglądam na ten fragment podsumowujący, kiedy jest przedstawiona właśnie w postaci działania i obserwacji, ale także uczestniczki. Podobnie, Pan Bóg mówi: chcę Wam dać to narzędzie. Które po prostu pozwoli wam przemienić życie, uczynić coś nowego, coś wspaniałego. Tak, więc teraz jakby jest tu raz od 32 wiersza tego ósmego rozdziału, jakby takie krótkie wezwanie tej mądrości. Mówi w takich wyraźnych słowach: Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie. I co. Co chce nam powiedzieć? Słuchajcie przestrogi, błogosławieni jesteście, ale szczególnie ważne są teksty, myślę, 35 i 6. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana, lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. To, myślę, jest takie podsumowanie, jakby tego wołania mądrości. I ostatecznie mówi, jeżeli. Nie chcecie, to pamiętajcie, że wybieracie śmierć. Nie ma innej pośredniej drogi. Ja wam oferuję wszystko dobro oferuję wam y, spokój i bezpieczeństwo, ale chciejcie mnie wybrać. Mariuszu? Jeżeli mogę zobaczcie, to jest właśnie taka, taki niezwykły przełom w tym mówieniu o mądrości Bożej. Bo mówimy, Bóg jest mądry Bóg w swojej mądrości stworzył świat. To wszystko jest piękne, ale, ale nieco dalekie. Natomiast teraz Bóg mówi i woła, aby ludzie trzymali się jego dróg, a korzystali z mądrości. A więc jakby ta mądrość schodzi do naszego poziomu, do poziomu naszego życia, w którym możemy z tego wszystkiego, co kiedyś było tak cudowne, ale dzisiaj również korzystać. Ta niezwykła mądrość, którą widać w każdej komórce, ona ma być dzisiaj gdzieś w tym codziennym moim życiu. I to jest właśnie wartość tej mądrości, bo nie jest tylko piękna i odległa i z przeszłości, ale współczesna i bardzo praktyczna. Pozyskanie Dziękuję bardzo. mądrości jest kwestią życia i śmierci. W zasadzie z, tych, z tego tekstu czytamy. Ale przypomina mi się w tym momencie historia rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, który mówi, że powinniście się na nowo narodzić. I w zasadzie każdy chrześcijanin, który odnajduje tę drogę do zbawienia, do życia wiecznego... To tak jakby się na nowo narodził. Wtedy ta radość z tej mądrości, jaką się pozyskuje, jest naprawdę czymś niezwykłym. I myślę, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, doznaliśmy tej niezwykłej radości. W takim razie mam takie zasadnicze pytanie. Skoro ta mądrość jest taka wspaniała i dobra i tak się prosi, żeby ją posiąść, żeby ją każdy z nas miał, dlaczego w takim razie jakoś nie jest ona ogólnie... Spotykana. Dlaczego ludzie mają problemy z jej wyborem? Co jest takiego, że potrafimy pójść błędną drogę, w błędną stronę? Już bym chciał do, w, 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 przejść do rozważania tekstów z dziewiątego rozdziału, które mówią o dwóch, dwóch, dwóch biesiadach, dwóch paniach. Dwóch yy, wspaniałych zaproszeniach, ze strony mądrości i ze strony głupoty. Co jest takiego, że nie potrafimy odróżnić głosu mądrości od głosu głupoty? Proszę Łukaszu. Można byłoby du, dużo powiedzieć i myślę, że inni będą mieli też dużo do powiedzenia, ale ja, może, zacytuję jeden fragment, który, co prawda, nie jest ze Starego Testamentu, ale jest niezwykle wy, wymowny. W bardzo zna, znanym e, w, wie, wierszu apostoł pa, Paweł pisze takie słowa: Albowiem, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy gi, giną. Jest to bardzo wymowne. Wy, wy tak naprawdę, mądrość, którą oferuje nam Bóg, jest mądrością, która jest zakraszona pokorą. Pan Bóg chce, żebyśmy czerpali ze źródła wiedzy po to, żebyśmy w jakiś sposób mogli też na końcu być zbawieni. Mądrość, którą oferuje Bóg, jest właśnie mądrością idącą w parze ze zbawieniem. Czyli ona prowadzi, jak, jak już czytaliśmy, do przetrwania do, do, do życia. Mądrość ludzka nikt i nie kwestionuje, nie, nie, nie mówi, że nie ma takiej mądrości, ale jest mądrością, która prowadzi do śmierci, ale jest jednak niepopularna. Trudna i brzmi nieco kontrowersyjnie. Dziękuję no i teraz Władysław, potem Estera. Musimy też pamiętać o jednym, że jest przeciwnik Boga, jest Lucyfer, szatan. Niektórzy kwestionują Jego istnienie, ale jed jednak na każdym kroku spotykamy się z jego działalnością. Jako rodzaj ludzki ulegliśmy w pewnym momencie Nim. I on jest źródłem. To, co, co czytamy w tych tekstach, głupoty, czegoś, co prowadzi do śmierci. I dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że też jest inna istota, która kwestionuje tą mądrość Bożą, a naszym rozsądkiem, powiedzmy też, i mądrością będzie przyjmować od Boga, a odrzucać to, co od przeciwnika Boga no, pochodzi. Tak, dziękuję. Proszę. Tylko. W torkowym studium są teksty też z Ewangelii Jana, na początku było Słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. To było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, co powstało. I tu jest problem. Nikt wiele, wiele ludzi odrzuca powstanie świata, stworzenie, odrzuca Słowo Boże. Jeżeli się odrzuca Słowo Boże, to się odrzuca tą Bożą mądrość. I wielu ludzi dlatego jest takich nieszczęśliwych, takich smutnych, takich zagubionych, bo nie wiedzą gdzie szukać. Nie szukają we właściwym miejscu. Dziękuję. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana powiedziane. A co to jest bojaźń Pana? Nienawiść i zła. Tę wszyscy mogą posiadać. Każdy wie, co jest dobre, co złe. Nienawidzenie zła jest początkiem mądrości. Andrzej, teraz? Niejedna droga zdaje się człowiekowi dobra. My możemy, tu z Nowego Testamentu, szczególnie Jezus mówił, gdy masz do wyboru wąską drogę, bądź szeroką. I te elementy, stąd się one biorą. Na odpowiedź na to Twoje pytanie. Gdy my patrzymy, to możemy wybrać, którą drogą pójdziemy, którą naukę wybierzemy, z czym będziemy się parać. Tylko do tego, aby posiąść prawdziwą mądrość, to tak jak już to przewijało się wielokrotnie, naprawdę jest pokora, pokora i jeszcze raz pokora potrzebna, aby posiąść tą właściwą mądrość. Dziękuję. W kontekście tego pytania, Szanictwa. mnie y, uważam, bardzo dobry przykład jest Abrahama. Który pokazał, że to, jak postęp, postąpić, jest związane z poznaniem Boga. I to wszystko do tego się sprowadza. Abraham znał Boga, i nawet coś takiego, jak ta prośba Boga, złożenia swojego syna, na którego tyle czasu czekał, nie była problemem, żeby to uczynić. Jeżeli my będziemy również tak blisko Boga i znali Go, to yy, nie będzie żadnym problemem wybrać między tą mądrością Bożą a mądrością ludzką czy głupotą nawet ludzką. Dobrze, kochani. Ja bym chciał wam polecić dwa teksty z dziewiątego rozdziału, szesnasty i siedemnasty. To są słowa pani głupoty. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie, a do nierozumnego mówi: Kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Chciałbym, żebyśmy tutaj poszukali odpowiedzi na moje pytanie. Czy potraficie mi to dać? Dlaczego to jest takie ciekawe i dlaczego wielu ludzi na to się załapuje? Mądrość i głupota ma swoją ofertę. Ja pozwolę sobie jednak zacząć od mądrości. Tu jest powiedziane, tak. że ta mądrość jest jak, jak dostojna księżniczka. Ma wspaniały dom, dom z jakimiś kolumnami, a więc jest to bogaty dom. W środku jest bardzo gościnnie, są dary, którymi ona chce ugościć tych, którzy tam przyjdą. A więc to jest dobra oferta. No i też dalej jest przedstawiona pani głupota, która jest rozwiązła. Pusta, bezwstydna, która tak naprawdę nie jest gotowa, żeby ugościć swoich gości, ale oferuje różne rzeczy nielegalne, nieuczciwe, od takie po prostu namawianie do złego. Jedno i drugie jest dostępne. Głupota jest powiedziane też. Siedzi gdzieś, ten dom jest jej zbudowany w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi, gdzie ludzie przechodzą. No i właśnie, od samego początku świata człowiek może dokonać wyboru. Chcesz, wchodzisz do jednego domu, domu mądrości. Chcesz, to wchodzisz do domu głupoty z wszystkimi tego konsekwencjami. Dziękuję. A Bóg, który jest rzeczywiście cudowny, daje nam wybrać. Dziękuję, Leszku. Bardzo podobają mi się przypowieści, bo w taki dosyć sugestywny sposób pokazują pewne prawdy. I mówiąc właśnie o tych dwóch rodzajach mądrości i dlaczego wybieramy jedną albo drugą, albo może jak odróżnić jedną od, drugą, od drugiej, Polecam teksty właśnie z tego dziewiątego rozdziału, werset siódmy i ósmy. Są po prostu bardzo zabawne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mądre. Kto karci szydercę, ten ściąga na siebie hańbę, a kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Dziękuję. Ewo. Ja może jeszcze nawiążę do tych słów, pójdę po tej linii. Zobaczmy. Mądrość oferuje bardzo wiele rzeczy. Mówi, są to rzeczy bardzo cenne, skorzystaj z tego. Ale mądrość też rości sobie prawo do tego, aby człowieka w jakiś sposób kształtować, pouczać, prowadzić, kierować. Mówi też o karceniu. Głupota tego nie oferuje. Przychodzisz, proszę bardzo, rób, co chcesz. I wielu ludzi, którzy korzystają z tej mądrości, którzy cenią sobie karcenie, skorzysta z tej mądrości. Ale jest wielu takich, którzy nie lubią tego bardzo, wybiorą głupotę. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał wam przypomnieć, dwa tygodnie temu uczyliśmy się też w tym studium, mądrość co mówi? Idź do mrówki leniwce. Pracuj uczciwie, sumiennie, sześć dni w tygodniu, dźwigaj ciężary, nie narzekaj, ciesz się. A głupota co mówi? Choć ukradniemy, pokombinujemy, zahachmęcimy i będziemy mieli. Będziemy się cieszyli, będziemy mieli wszystkiego w brud. Po co się masz męczyć, po co masz tyrać. Prawda jak to wszystko leży na ulicy. I wielu tego słucha. Kochani, musimy wybrać. Albo, albo nie da się. Trochę mądrości, trochę głupoty. Bo to do niczego nie doprowadzi. Musimy wybrać to, co jest prawdziwe i wartościowe. Ula chciała jeszcze coś dodać. Chciałam przeczytać słowa psalmisty, który mówi: Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakona, zakonu Pana. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego. I błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą Jego. Dziękuję bardzo. Wiem, że mielibyśmy jeszcze wiele myśli na temat mądrości, którymi byśmy się mogli podzielić. Słowo Boże daje nam tak wiele tekstu, tak wiele pouczeń, tak wiele wspaniałych wskazówek. Ale bądźmy cierpliwi, jeszcze kilka sobot mamy na przestudiowanie tej księgi i na pewno jeszcze wiele wspaniałych myśli się dowiemy. Dlatego też dziękuję. Wam wszystkim tutaj zebranym i dziękuję Państwu za to, że byliście z nami na tym nietypowym studium Słowa Bożego, ale wierzę, że bardzo ciekawym i, i bogatym, że to słowo, że to słowo, które tutaj studiowaliśmy, te myśli, które padły, mogą w życiu każdego z nas powodować korzystne zmiany, korzystne kierunki, które nas będą prowadziły do mądrości i do naszego Boga. Tego życzę nam wszystkim i dziękuję serdecznie. Zakończając to rozważanie, chcielibyśmy się pomodlić. Do modlicy poproszę na koniec Ewę. Nasz drogi Panie i Boże, oddajemy Tobie cześć i chwały. Dziękujemy Tobie za to, że kolejny raz nam okazujesz, co mamy wybrać, że kolejny raz pokazujesz nam, jak bardzo o nas się troszczysz. Jak bardzo chcesz nas prowadzić w życiu, jak bardzo chcesz, abyśmy dokonywali dobrych, właściwych wyborów, takich, które mogą dać nam życie dobre tutaj i życie wieczne. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją troskę i proszę o to, abyśmy naprawdę mieli w swoich sercach wiele pokory, abyśmy skorzystali z tych słów i przyjęli je. Przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za cierpliwość i za wysłuchanie naszego rozważania i zapraszam serdecznie na kolejne 201 studium Słowa Bożego, mówiące na temat błogosławieństwo sprawiedliwego. Wierzę, że dowiemy się jeszcze wielu wspaniałych prawd, czego życzę nam wszystkim. Amen.